Majówkę planowaliśmy spędzić na zbiorniku zaporowym Przyczyce, jednak wiosna przywitała nas chłodem, a jak wiemy, duże zbiorniki nagrzewają się wolniej, więc postanowiliśmy odwiedzić mniejszy zbiornik, licząc na większą aktywność karpi. Thank you.
Ostatnia zasiadka przywitała nas piękną pogodą. Nie było już temperatur bliskich zero, za to mieliśmy kilkunastogodzinną nocną ulewę. Miejsce, w którym będziemy łowić i nęcić, znajduje się około 70 metrów od brzegu. Znaleźliśmy je podczas zasiadki majowej. Jest tam wypłycenie z 3 metrów na 1,5. Bardzo twarde dno. Najprawdopodobniej są tam betonowe płyty. Możliwe, że są one uzbrojone prętami, ponieważ straciliśmy jeden zestaw. Miejsce bardzo ciekawe. Mamy nadzieję, że dopiszą ryby. Zaczynamy nęcenie. Weekendowa zasiadka dobiega końca. Warunki atmosferyczne były bardzo zmienne. Po 12 godzinach ciągłych opadów żegna nas słońce. Co do efektu, złowiliśmy 5 karpi powyżej 8 kg, z czego się bardzo cieszymy, bo strategia nęcenia się sprawdziła w tym miejscu po raz kolejny, ponieważ w maju również mieliśmy dobre efekty. Do zobaczenia następnym razem. Thank you.
Nadszedł czas podsumowań. Wiosna, lato, jesień. Każda z tych pór roku rządzi się swoimi prawami. Odpowiednie przygotowanie oraz strategia pozwolą nam złowić fajne ryby. Nie zapominajmy też o szczęściu i wytrwałości, które czasem są jedyną receptą na sukces. Do zobaczenia.